bardzo dobrze się stało, że organizatorzy kolejnych 12 już Kuźnic Koneckich powrócili do tradycji organizowania tej niewątpliwie największej imprezy ziemi koneckiej w Starej Kuźnicy, Maleńcu i w Sielpi. W sobotę w godzinach popołudniowych w świetlicy budynku dobudowanego do części zabytkowej Zakładu Hutniczego w Maleńcu odbył się ekspercki panel naukowo-samorządowy Narzędzia promocji regionu i ich wykorzystanie przez samorząd. Po nim starosta konecki Bogdan Soboń w towarzystwie przewodniczącego Rady Powiatu Wiesława Skowrona i członków zarządu dokonał uroczystego otwarcia imprezy. Po raz pierwszy w tym roku zostały uhonorowane osoby, które przyczyniły się do powstania i organizacji Kuźnic. Do Klubu Przyjaciół Kuźnic powołano pierwszych członków. Bożentynę Pałkę-Korubę, wojewodę świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego i Marka Gosa, przewodniczącego Sejmiku Województwa. Panie wojewodo, to już 12 Kuźnice Koneckie. No dzisiaj była tutaj ciekawa uroczystość. Otrzymała pani dyplom. Jest pani w Klubie Przyjaciół Kuźnic Koneckich. No to zobowiązuje oczywiście. Zadeklarowałam, że tak jak wspierałam 4 lata, tak przekażę swojemu następcy, żeby pamiętał o Kuźnicach i o tym ważnym wydarzeniu regionalnym. Te Kuźnice są dwudniowe, bo zawsze tak było, one się odbywały przez 2 dni, miejsca się tylko zmieniały, powrócono do tej chyba z początku tradycja, więc Maleniec, Stara Kuźnica i jutro Sielpia. Co prawda dopiero początek tych Kuźnic, ale jak je pani ocenia z perspektywy tych 4 lat? No myślę, że wspaniale się rozwijają i te nowe pomysły, które się pojawiają z roku na rok, pozwalają coraz lepiej promować to wydarzenie, a w związku z tym również region. Życzę, żeby stały się z całą pewnością ponadregionalne i żeby ściągały coraz większą ilość osób, które będą tutaj mogły przyjemnie spędzić czas, ale również pooglądać to, co stanowiło kiedyś o potędze tego regionu. To lipiec, upalny dzisiaj, piękny, słoneczny dzień, mamy sporo ludzi, a pani wojewoda w pracy, tak? No kiedyż ten urlop wreszcie? No, wzdycham, że nie wiem kiedy. Myślę, że jakoś po parę dni gdzieś tam uda mi się odpocząć. Bardziej raczej z rodziną w tym roku niż gdzieś na wyjazdach. Ale taki był plan i po prostu będę go realizować. Dziękuję bardzo i życzę miłego, udanego urlopu. Również dla wszystkich państwa dobrych, szczęśliwych, spokojnych, pełnych wrażeń, ale tych pozytywnych wakacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już po raz kolejny podczas tej prestiżowej imprezy rozdano marki koneckie. Są to wyróżnienia dla osób, firm i organizacji przyczyniających się do rozwoju i promocji powiatu. W tym roku statuetki Koła Wodnego trafiły m.in. do społeczności wsi Cisownik za kultywowanie tradycji ludowych, Adama Kwiela, właściciela nieźle prosperującej firmy reklamowej z Końskich i księdza Krzysztofa Sieczka z parafii Chrystusa Odkupiciela w Końskich, pomysłodawcy konkursu wiedzy o błogosławionym księdzu Kazimierzu Sykulskim. Pierwszy dzień Kuźnic Koneckich uświetnił znakomity konecki zespół wokalno-muzyczny, znany nie tylko w powiecie i województwie, Sweet Combo ze swoim wokalistą Piotrem Salatą. Drugi dzień Kuźnic odbywających się na terenie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi to przede wszystkim połączone w bloki imprezy artystyczne. W hali budynku Muzeum Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie zaprezentował wystawę poplenerową prac malarskich kilkunastu artystów, m.in. z Katowic, Bielska-Białej, Lublina i Stąporkowa. Tym razem tematem pleneru było miasto Stąporków. Otwarcia wystawy w towarzystwie marszałka województwa i starosty koneckiego dokonała burmistrz Dorota Łukomska. Zaprezentowały się również ludowe zespoły śpiewacze z Duraczowa i Smarkowa. Ale chyba główną atrakcją tego dnia, oprócz inscenizacji historycznej bitwy pod Ormanichą, był finał pierwszego festiwalu piosenek Katarzyny Gertner Kuźnice Talentów Sielpia 2011 i koncert jej zespołu. W finale konkursu zaprezentowało się 10 młodych i utalentowanych wokalistek, które walczyło główną nagrodę konkursu, diamentową Kaśkę. Finalistki oceniało 4-osobowe jury pod przewodnictwem kompozytorki Katarzyny Gertner. Grand Prix festiwalu diamentową
Kaśkę i nagrodę pieniężną w wysokości 750 zł otrzymała uczennica trzeciej klasy drugiego gimnazjum w Końskich Paulina Tarasińska za brawurowe wykonanie Małgośki. Małgośka mówią mi, o mnie bar w jednej łzy, on nie jest bar w jednej łzy. Małgośka kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz na ten czas. Małgośka tańczy pi, a z niego sobie pi, a z niego pi, są bieg pi. Jak wróci powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce, ej głupia ty, głupia ty. Pytają mnie, czy jestem z kimś. Widziałam biały szur i do święta nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już piskręta, a suknia tej młodej uszyta jest moich snów. Pani Katarzyno, przed chwileczką zakończył się festiwal piosenek kompozycji Katarzyny Gertner w ramach Koneckich Kuźnic. Pierwszy festiwal. I pierwszy, a przepraszam, bo nie zaznaczyłem, pierwszy festiwal. I Złota Dziesiątka się tu dzisiaj prezentowała. Tak, i proszę powiedzieć, jak pani ocenia tę dziesiątkę wykonawców? No, moje wrażenia są takie. Po pierwsze, same dziewczyny. Czyli chłopcy byli, ale uciekli i nie stawili się na przesłuchania konkursowe. Może w następnym roku obrodzi nam płeć, prawda, męska, brzydka, tak. To jedno. Poza tym, druga moja uwaga. Moja uwaga dotyczy wieku. No ja jestem zbudowana tym, jak młodzież może śpiewać, jak potrafi, jak wcześnie zaczyna. Myślę, że to jest ten wiek, kiedy właśnie należy wygrywać festiwale i próbować zmierzyć się z wielką publicznością i z wielkim światem mediów, no bo to jest muzyka. Tak. Większość tych młodych ludzi, którzy dzisiaj się tutaj prezentowali, wybrała sobie repertuar w większości, bym powiedział, chyba Marylki Rodowicz, prawda? Natomiast mało było, przecież pani pisała i dla innych znakomitych wykonawców. Pisałam bardzo wielu znakomitych, ale męskie na przykład odpadły od razu na wstępie, a jeśli chodzi o Marylę, to po prostu dostęp do internetu, do podkładów, do playbacków, które były konieczne do wykonań pierwszych konkursowych, do eliminacji, jest niewielki, więc najwięcej było nagrań Maryli i stąd się to wzięło. Były osoby, które śpiewały inne piosenki a cappella, no ale zawsze taka dziewczyna, która wyjdzie w konkursie i zaśpiewa na przykład sama, bez podkładu, ma mniejsze szanse niż te, które ten podkład zdobyły. Były takie, co im nagrano, co sobie jakoś to postarały się o to, ale to nie jest takie wcale proste dla takich dzieciaków. Ja zauważyłam jedną rzecz, że największą pomoc miały te osoby, które pracowały na przykład z domami kultury, gdzie z ośrodkami, gdzie miały nauczyciela, że miały doradcę, miały kogoś, opiekuna artystycznego, kto pomagał i jakimś sposobem no, te podkłady zostały zrobione. Tak. Ale większość tych podkładów chyba zrobiona była u pani Katarzyno w studio. To znaczy te, które były już w tej chwili konkursowe, to były zrobione specjalnie dla uczestniczek. Natomiast te, z którymi przyszły dziewczyny, no to przecież było o wiele więcej osób, dlatego że to już dziesiątka złota została już wyłoniona w ogóle ze wszystkich zgłoszeń. No to było kilkadziesiąt osób i one różnie lądowały, ale jakoś postaraliśmy się im pomóc. W każdym razie ta dziesiątka miała do czego śpiewać. Przy ogłoszeniu wyników słyszeliśmy takie zdanie, że obrady były niedemokratyczne. Panie Kazimierzu, bo podobno pan miał swoich tutaj, że tak powiem, faworytów i pani Kasia też miała swoich i zwyciężył faworytka pani Kasi, bo miała dwa głosy, przyznała się pani Katarzyna. Jak to z tym było? Moja małżonka powiedziała, że jeżeli nie będzie tak, jak ona chce, to będą brawka na wejścia i będę spał na wycieraczce, proszę pana, także zebrałem, że jednak, prawda, czy brawka na wejścia po twarzy, wie pan, czyli z liścia dostanę, proszę pana, więc wolę, wie pan, być spolegliwy, bo tak to było. Nie, to nie ma. Chcę pożyć, po co mam być zgładzony. A chodzi o to, że w ogóle trójka była wybrana przez nas jednogłośnie.
tylko, że kolejność, tutaj decydowaliśmy o kolejności i tutaj były dyskusje, ale to fajnie, to znaczy, że uczestniczki były na bardzo fajnie, na dużym poziomie, no i to i o to chodziło, tylko której przyznać, no biedna Stysiówna dostała ode mnie taką nagrodę, dlatego, że ona nie miała już żadnej nagrody i chcieliśmy wyróżnić dziewczynę, która jest bardzo muzykalna, jest bardzo młodziutka, ma 14 lat, ale nie wiem, Paulina, która jest z was starsza? Ja chyba. Ja, tak, właśnie, ja. Czyli ona była najmłodszą uczestniczką i w ten sposób, co nie znaczy, ciebie, że może nie zaowocuje nasza współpraca, bo ja mam mecenat artystyczny, więc może, więc myślę, że Paulina też będzie nagrywała u nas i to będą zawodowe, studyjne nagrania, możemy je dać do radia. Główna nagroda to była Diamentowa Kaśka. Pani to wymyśliła, pani Katarzyno? Właśnie pan dyrektor wymyślił. Aha. No i tę Diamentową Kaśkę, czyli główną nagrodę, dwoma pani przeważającymi głosami wygrała właśnie Paulina, tak? Paulina Tarasińska z drugiego gimnazjum Koneckiego. Bardzo od dawna ty śpiewasz już i to piosenki akurat pani Kasi? To zależy jak na to patrzeć, bo tam już w przedszkolu już tam jakieś tam występy były i tam jakoś się śpiewało i tańczyło, ale tak, żeby tak się wziąć za to, to 2 lata... Tak, 2-3 lata już mniej więcej. Powiedz, kto ci podpowiedział, żebyś właśnie Małgośkę sobie wzięła do tego festiwalu, do tego konkursu? Małgośkę wybrała. Ale pani Kasiu, przepraszam, ale to ja chcę od niej się dowiedzieć, więc bo ponieważ no to jest najpopularniejszy utwór, zresztą mówił tutaj konferencjer, że no najwięcej głosów w radio, prawda, padło na Małgośkę. Czy to z tego powodu wybrałaś sobie tę Małgośkę właśnie? Jakoś tak najbardziej mi ta piosenka pasowała i z mamą tak praktycznie wybierałyśmy i wybrałyśmy tę Małgośkę. No właśnie. I jest ta Diamentowa Kaśka, może pokażesz tu naszym widzom do kamery, dobrze, jak to się pięknie prezentuje. Diamentowa Kaśka, Grand Prix Festiwalu Piosenki Katarzyny Gertner, Kuźnice Talentów, sierpnia 2011. Piękne, piękne, piękne trofeum. Życzę ci dalszych sukcesów. Nie, dziękuję. Pani Kasiu, za chwilę koncert pani zespołu. Co to będzie? Jakie to będą utwory? Co to za kompozycje? Zapomniano napisać nazwę. Zespół nazywa się Faza 1. Jest to zespół, którym ja się opiekuję. Wymyśliliśmy go i zespół gra. Faza robi, gra koncerty. Ja gram z nimi. Są pod moją opieką artystyczną i jak gdyby cała grupa zawodowców, bo to jest profesjonalna grupa, składa się na sukces tego, co się wydarzy, a wydarzy się dużo bardzo, dlatego że mamy w tej chwili, wchodzimy z nowymi teledyskami do różnych mediów, jesteśmy na YouTubie, fazę można obejrzeć na YouTubie w kilku utworach i będą wchodziły nowe teledyski, no i oczywiście nagrania. I wydajemy album w tej chwili. Czyli dziękuję za rozmowę, czekamy na koncert. Państwu, naszym internautom, telewidzom zaprezentujemy fragment tego koncertu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja